Witajcie kochani w kolejnym odcinku Borderlands 1. To trzeba już zaznaczać niestety. No tak, dokładnie, to trzeba już zaznaczyć, ponieważ dwójka już w toku. Tak jest, oczywiście wy ten odcinek dopiero późno dostaniecie. W sensie jak już tam dwójka będzie już parę tygodni. Ale my nagrywamy jak jest... O! Robal! Po lewo. Dostał tak, prawo. Ło, to bliziutko. No, mam 30 level, fajnie, będzie dużo expa. No, tam naprzeciwko, widzisz go, się schował. Chyba się trochę wkurzył. No, chyba tak. Że go tam łaskoczę. Okay. Expa skąpią trochę. No wiesz, my mamy 3 levele wyżej. W sumie tak. Ale okej. A no zawsze coś, nie? Wiesz, to jest rozrywka postrzelać do czegoś niekoniecznie. Muszę mieć za to tysiące punktów doświadczenia, tak? A bym wolał mieć. No wiesz, ja też bym wolał, no ale z braku laku to i kit dobry, jak mówią. A co my w ogóle mamy w tym koście zrobić? Mamy znaleźć jakiegoś Tanisa. Tanis found. No, mam nadzieję, że... Chociaż nie musi być pokojowo nastawiony. Jesteśmy w jakiejś jaskini, która się nazywa Backdoor. Tak, dokładnie. Tak, no, tak nazywa się lokacja. Coś mi kurde tak lekko tnie, wiesz, powiem ci. Nie wiem co. Ła, Robal. Dobre. Bardzo dobre. Mam modę rewolweru. To musi fajnie wyglądać, żołnierz z rewolwerem w ogóle. No ja też właśnie rewolwer swój. Zamiast to strzelby, ale tutaj... Czekamy, czy trapa znajdziemy. Możliwe. O! Ale muszę powiedzieć, że naprawdę rewolwer w takich pomieszczeniach, w lokacjach, gdzie jest, tak, jest mało miejsc, jest dobrym pomysłem niż brindułka. Zwłaszcza dobry rewolwer. O! Ło, jak mi wyskoczył przed maską bezpośrednio skubaniec. Patrz, tam jest fajny punkt. No właśnie, o nim mówiłem. Ink. O, koła, ładnie. To jest co prawda 3 strzały, ale jak z karabinu, ten mój rewolwer. Roztopił zwłoki. Naprawdę, ty nie masz sumienia. Widzę, że musisz... Czekaj, popatrz. Masz dla rewolweru, widzę. Bo trzy, to... jakiś ten. Wiesz co, to jest chyba jedyny korytarz, co prawda go nie otwierałem. Wiesz co, to są 2 strzelby. No patrzę, ale obie są chyba takie raczej... Wiesz co, dla pieniążków. Pieniążki nie wiadomo, kiedy się mogą przydać, więc... Dokładnie. Przeszliśmy, ja spojrzę na mapę. Tak, dobrze idziemy. Dobrze idziemy w tą stronę? Tak. A co tam jest? No tam jest nasze przejście. U tej budki? Coś tam. Gdzie? A tam... Nie, bo wiesz, za klapa... Jak klaptrapa znajdziesz, to wtedy może. No może... Wiesz co, tu wyczuwam zadymę w tym miejscu. No, a dobrze, wyczułem. Idę. O, pan zielony jest. Właśnie, bo pana zielonego trzeba by tu najpierw. Dokładnie, najpierw pan zielony, bo pan zielony lubi pluć. Krytyk. Odwróć się bokiem. No właśnie, też chcę to powiedzieć, no. Co za uparte stworzenie. Albo uparty skrypt, jak to woli. Dobra, tam po prawej nie żyje. Znudziło się. To ja mu tam rzucę niespodziankę. Wow. To mu się zachce. Tu biegnie jakiś ten. Dostał krytyka jednego, ale to jeden.
Teraz, teraz go próbuj trafić. Boom, headshot, dwa koła. No to co prawda nie był head. Ale dobra. To był od drugiej strony headshot. Dupa shot! Dokładnie. To był tyłkoszot. Nie byli z rykoszetem. Nie, to tam byliśmy. Tam byliśmy, tędy będzie quick travel. Tak, też mi się tak wydaje. O, ale mi ścięło. No, mnie jest okej. Dobra. Dziwne przeczucia, że tutaj zginiemy. Zobacz, fajny widok. Dwie skrzyneczki. Aha, widzę. No nie, jeszcze nie. Teraz na razie jest okej, bo jest to i dystrybutor z Coca-Colą, to jest dobry. Z pół biedy. O, snajpera. Weźmy na chwilę. 81 razy 9 shotgun. Widzę go. Czy chcesz go? Co? Nie, nie, spokojnie. Na chwilę to wystyknie. A to bardziej do kolekcji na ścianę, wiesz? Też mi się wydaje. Nie, on jeszcze powinien mieć, wiesz, do wybuchów, tak z dwa i byłoby wtedy super. Wiem, że tutaj kończy się pomost bardzo głupio i jak zejdziemy stąd, to już nie będzie szansy, więc jak chcesz coś sprzedać albo kupić, to jest ostatnia możliwość, bo za chwilę będziemy na dole. Wiesz co, to ja zobaczę, co tu mam. To jest podróż w jedną stronę. Wiesz co... Dobra, jedną rzecz sprzedałem, styk. Aha, faktycznie, no, będzie miło. Prawdopodobnie... Prawdopodobnie zamknie to się za nami. Nie, czekaj, coś leży. O! Jesteśmy in the middle of the fucking nowhere. Ja bym powiedział to po polsku, no to jestem w dupie, no ale... to wiesz, wersja dwujęzyczna będzie. Dobra. Wiesz co, ja będę tłumaczył, co ty mówisz, o, w ten sposób. Dobra, wiesz co, rzucę tam granat. No właśnie, wiedziałem, że coś otworzę. No, otworzyłeś. Jest... Ty, coś tu leci do mnie! Ja wiem, że coś leci, to ten pan tam ma coś. Fucking shit. Czekaj, nie, dobra. Jest za grubo. Bo mam krytyka. Zrobimy niespodziankę. Teraz sobie postrzelaj spokojnie. Obstawa, uważaj. Kulka. Właśnie tą obstawę z prawej strony biorę, wiesz? Tylko, że... No jeszcze granatami rzucają. Jakbym chciał, a nie mógł. Znaczy, wiesz co? Oni nie są tu prości do zabicia. Szczerze mówiąc. Ło, jak mi bezpośrednio dostałem tą kulką energii. Co tu koleś przyszedł? Uważaj, granat. Granat. Już cię leczę, ale zaraz zginę też i... Dobra, mam sekunda. Uciekaj. Dobra, jestem. Wiesz co? Proponuję tu. Tu się kryje, wiesz, ale... Może ale on już... Ale panowie, pan mnie tutaj... Uważaj, bo cię zachodzi z lewej. Zachodzi cię z lewej ten jeden ten. No teraz z jednym typem sobie poradzimy. To dobra, dobra, zabiłem go. Ja widzę, tego po lewo zabiłem go. Tego. Okay. Ale mam ścinę, masakra jest. Uwaga na kulkę. No przecież powinien dostać gnoju pieprzony. Wiesz dobrze, że to powoli leci. Biedy. Mam nadzieję, że... Critical! No, ja te... No, Dzień. Critical, dokładnie. Wiesz, aż się obróciłem, zastanawiam się od kogo. Może wieżyczkę puścić. Widziałem. Pieprzony gnój. Jak mi zdjął wszystko. Uciekaj, bo do ciebie idzie. Widzę, uciekam. Najlepiej nie po linii prostej uciekać. Tylko na razie do mnie sadzi, więc... Ale przyjął teraz.
Boom, headshot! Pięknie! No, wyjście mamy z lokacji. Tu jest tata. Ty, dobre to jest. 886 obrażeń. Tylko wiesz, jak to doleci. To wchodzi, uciekną już trzy razy. Możesz mailem te pociski wysyłać, stary, równie dobrze. Chyba szybciej dojdą. Co? Chyba szybciej dojdą. No, mailem. Dokładnie. To przez pocztę WP. Wiesz co? Szukasz skrzyni, wiem. Dokładnie. Gdzieś musi tu być ta skrzyni. No, że wiesz, w tej skrzyni właśnie wypadło to, nie? Tak. Ale mi to ścina strasznie, masakra. Może ten pan był skrzynią, tak? Ale to było fajnie, taki kontener, wiesz, nagle podniósł się i tu jesteś, wiesz, na tym, na widelcu. Jak na talerzu byliśmy. Dobra, uwaga. Wow, stary. To też ma taki, wiesz, nieskończoną amunicję, ale dwa strzały w sumie. Tylko i cześć. To zaskoczenie do robali może być dobre. No w sumie chyba tak, no to będzie najlepsze. Ja mam snajperkę, mam karabin taki, ale zastanawiam się, jak to seriami strzela jeszcze. Nie wypróbowałem go. Trzymam to na jakiś, nie wiem, na ścianę. Dobra. Gdzie w ogóle jesteśmy? Wiesz co? Dobra. Ale mi to tnie, masakra to jest. Co? Tu są jakieś ciekawe rzeczy. Są ciekawe rzeczy. No, uzgreda. No dokładnie. Team accuracy. Plus 20 team damage. To byłby dobry. No wiesz co? To jest świństwo, żeby nie dać klas moda dla żołnierza. Ten przedostatni, nie? Jest taki ciekawy. Zastanawiam się, ale 200 tysięcy kosztuje. Nie biorę go. Masz tyle? A, starczy mi na 6 takich, ale... Catch a ride! Nie, gdzie mamy mieć w ogóle? Aha, tego tenisa nam dalej mamy ten. Ale popatrz jak mi się to podoba, jak to fajnie zrobili. Nie zostawili takiej dziury tam, wiesz, że tam woda i tyle, tylko dla chlapie coś za tym. Widzisz, fajnie to wygląda. No. Widzę. Taki mały szczegół. No. Dobra, tylko pytanie, czy to się nagrywa, bo teraz mi tak szybko chodzi, że nie wiem, czy mi się nagrywa. Idę sprawdzić. Dobra, wszystko jest okej. Okay. Teraz. Wow, witam cię. Czekaj, bo ja przecież mam super ten. Super giverę. Uwaga. Ale to nie ta givera. Co się stało? Gdzie jest moja super givera? Ty ją masz chyba. Co? Nie, dobra, ja mam. Nie, myślałem, że to... Ja mam swoje, no co? Dobra. Poczekaj, pójdźmy do nich. Ostrożnie, tam jest zwierzyczka. Jaka wieżyczka? No. Masakra, to jest ten, szafka z bronią. Wiesz, gdybym miał więcej w magazynku pocisków, to byś nie zdążył jej ustrzelić. O, jesteś gość. Nie. Fioletowa, jesteś gość. Nie bierzesz tej snajperki? Biorę, ale i tak jej nie będę używał. Chyba, że jesteś ją. Nie, mam, nie, mam ciut lepszą niestety tam, co wtedy wypadło z tego typa. Ja po prostu liczę na to, że... Klaptrop! Powiedz, że któryś daje questa. Tak, jeden tutaj jest ten. Haha! Mam go! Dobrze. I on będzie tu coś otwierał na 100%. Też mi się bo daje. Bo przedni nie otwierał, więc on nam otworzy jakąś... No, gdzie mamy iść, wiesz? W tamtą stronę musimy iść. Czekaj, zobaczmy na mapkę w ogóle. Widzisz mapkę? Wiesz co? Ja myślę, że tu. Tak, wróćmy tam, bo tam jest od klaptrapka. Tak mi się właśnie wydawało. No, to pójdźmy tam zrobić porządek. Spuścić komuś łomot. No właśnie o tym mówię, nie? Musisz z wyprzedzeniem, wiesz, wyliczyć ile sekund mu zajmuje chodzenie, ile sekund tobie strzał i musisz z wyprzedzeniem niego, wiesz. Uważaj na dole.
Ty, słabe to jest. Powiem ci, że to nie. Jest... Nie, to jest, wiesz... Ja bym proponował, żebyśmy przestali się bawić, zaczęli grać, tak? Nie. Wale, wale. Nie? No to nie. Dagger hit. Wow. Na schodach. Tak, ale się zaciąłem na tych schodach, wiesz? To pięknie wyglądało, stary. Widziałem. Tak podszedłem do niego, wiesz co jest, ale podszedłem do niego tak chamsko. I... Widziałem z daleka ten numer. Słyszałem ten wrzask z daleka. Mam level, więc poczekaj chwilkę. Dobrze, dobrze, ja sobie tutaj... On sobie tutaj wybrać... Tu coś miałem, you can be healed. Ja sobie tutaj się porozglądam się. To jest słabe. Dobra, to weźmiemy. 30% na krytyczne obrażenie. Wow. Wow. Bierz. Biorę to. Bierz, tylko czekaj, bo gdzieś tu jest klaptrapowiec. Wiesz co? On jest na dole, ten klaptrapowiec. Widzisz go? Nie, to będzie dobra strzelba chyba. Wiesz co? Ja zeskakuję tu na dół. Nie wiem, co się stanie, ale raz się żyje. No ja już tu jestem za tobą. Jestem tak głupi, że idę za tobą. No to czekaj, jakby tu już są schody z powrotem. Któryś tam zawinął? No właśnie. Nawet nie wiesz. I potem sprzedajesz, a to może być, wiesz, coś, co mi dupę uratuje. Już się tu jest. Nie wiem, jak się do tego dostać, ale tu jest skrzynia. Wiesz co? Tu ci wyrzuciłem to na schodach. Podejdź, no tu, mój drogi. A czekaj, bo ty musisz podejść, mój drogi, do tego, do klaptrapa, żeby... Tak, ale choć coś ci pokażę. Czekaj, już. Najpierw już idziemy, już. Nie przerywam wątku, tylko chcę ci pokazać pewną skrzynię i zastanawiam się, jak się do niej dobrać. No myślę, że klaptrapek to otworzy. Myślisz, że ona aż tu przyjdzie? Wiesz co, wydaje mi się, że te drzwi się otworzą tutaj. Te hangary, wiesz co jest? No, możliwe. Gdzie żeś to wyrzucił? Co? Gdzie żeś ten shit wyrzucił? Nie, tu mam. Dobrze, wiesz, już ci medalię. Cóż tutaj... Gówno, no. Nie, no to spoko, to chcesz to z powrotem? Nie. Bo to, co ja mam tu, jest ciekawe, bo jest dwa do fachu, prawda? Wiesz co? Tu i tak trzeba będzie iść dookoła, nie? Czekaj, zobaczymy. Obserwuj pana śmiesznego teraz. Weak, this way! To nie jest tamta skrzynia, on jeszcze gdzieś nas zaprowadzi. Dobra, klaptrapek, otwieraj drzwi. Nie, one są prześwietne, te klaptrapy, naprawdę. Open! A jest, otwieraj drzwiczki. Wow. Patrz, widziałeś? Pyk. Mówiłem? Karabinek i dla ciebie. I losu Jera Crossbow. Tak jest, dlatego zabieram wszystkie granaty. Wiesz, granaty, spoko. Dobra, tam było dla ciebie, a tu pewnie będzie dla mnie. And open. No, open shotgun dla mnie. Ja sobie wezmę tego. Na sela. Tu jest, co to jest? Zbieram na wszelki wypadek. O, rewolwery. Kocham rewolwery, ale ten jest dość słaby. Wiesz co, może spokojnie, nie biegnijmy tak chaotycznie, bo... Tu są na dole, panowie. Aha. No zobaczmy, co to maleństwo moje potrafi. Tu jest specjalny... O! Łoch, jaki fire rate, elegancko. Rządzę. Fajnie mózg mu... Chyba, nie wiem, co to było. Gdzie był klaptrapek? Tu był, tak? Wiesz co? Okay. Teraz nie, już... jak się zorientować mniej więcej, gdzie jesteśmy, żeby się nie pogubić. Gdzie ty jesteś? Na dole. Aha. Jeszcze jakieś drzwi są na górze do otworzenia, wiesz o tym? No, otworzyłem je. Na górze? Tak. I co? Co tam było? Nic.
Oj, chyba nie otworzyłeś. Coś mi się tak wydaje, że chyba nie. Co jest ten kwitrapek? No, otworzyłem, tutaj jestem. Tu jest jakieś przejście na dół. Ale wydaje mi się, że... Wow! Gdzie ty jesteś w ogóle? Przez te drzwi przeszedłem, co otworzyłem te na górze. Na górze? Na dole. Na górze albo na dole. Znaczy ja otworzyłem je na górze, przeszedłem i zszedłem na dół. And open! And 1000 expa. Widzę, że się nieźle tu bawisz. Przyłączę się. No przecież to jest jakaś kpina. No przecież powinni dostać 7 razy. Co za gnoje. Bum! Wygląda, że jest czysto. Seems clear. Chyba. Tu jest jakiś rewolwerek chyba, czy coś? Może zobaczyć. Jakieś gówienko padło. Idę. No jak gówienko, to sobie możesz zobaczyć. Jak nie, to zawijam, nie? O, stary! Co znalazłeś? W sumie tarczę. Tragedia. W sumie tarczę. Tylko, że zobaczę, co ona tu potrafi, bo ona potrafi... Ja mam już taką, która daje więcej, na przykład, niż ja mam. Daje mi 10 więcej, a jest też regeneracja. Dobra. Mogę ci dać moją byłą tarczę, która ma w tym momencie 524 i daje health boosta 30. Będziesz miał dużo więcej rzeczy. Health boost 30, ale nie będzie regenerować. Nie będzie. No właśnie, to nie. Oczywiście. Ja mam z regeneracją. No ja właśnie też teraz z regeneracją wziąłem. Z regeneracją tarczy. O! And o, open! Jest i nasz... Będzie ciekawie. Jest i nasz Stanis chyba, tak? Czy nie? Czy to jest jakiś ziomek po prostu? Będzie. Czekaj, bo on jest. Tu jest Stanis. Nasza kolesiówka. Witaj! Witaj. Wiesz co, ty zagadaj z nią, bo wiesz. Wiesz jak jest. No wiem. Tyle, że ja nie mogę z nim zagadać. A, to przepraszam. To ja gadam z nią za tym kadzie. Dostałeś klas Mouda? Tak jak klas z tego? Dobra, tu jest fajny taki. Dostałeś 15 klocków? Nic nie dostanę. 15 klocków powinien dostać do doświadczenia. Nie pojawiła mi się kasa. Może jest opóźnienie jakieś. Możliwe. Aż nie kasa, doświadczenia. Wiesz co, nie wiem ile miałem, teraz mi jest ciężko to ocenić. Find Echo Command Console. Dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dobra, musimy iść w prawo. Tam, na górę. Okej. Tu. Nie, nie na górę. Tutaj, tędy. Tu, no, pod schody. Tak. O, jest i pan. O. Jest wieżyczka na górze. Na górze jest wieżyczka. Jak to pięknie wygląda, nie? No, ślicznie. Pięknie. O. Kooperacja. O. Chylił się, widziałeś? Tak. Chylił się przed kulą. Tu ostrożnie. Seems clear. Dziadostwo? Wiesz co? Dobrze. Czekaj. Ja nie lubię takich miejsc zostawiać, wiesz. No może być pan i mogę dostać w plecy kulkę. No ciesz się, że kulkę, bo cię zawziął tak od tylca. No. No tak. Czekaj. Byliśmy tu? Nie, nie byliśmy tu. Nie. Tam jest, widzisz, konsola po lewej? Widzę, ale to na pewno jest pilnowane. Wiesz co? Tak, bo tutaj są takie specjalne zakamarki, że można było się schować gdzieś za nimi. Więc tu na pewno coś się będzie działo. No i tam już widzę tą... G. Jacobsona beczkę, więc... Ja myślę, że to tu chyba. Nie. Wziąłeś, dobra. Co się stało? Nie wiem. Teraz chyba tamtędy. Coś się otworzyło? Tak, bo tam były... Nie.
Dobrze, dobrze. Tędy idziemy. Tędy było. Miałem wrażenie, że te drzwi się otwierają. Miałem dobre wrażenie. Otwierają. Wow, 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 wow. Cofaj się, wykorzystamy tą beczkę, cofaj się. Aha, widzę ją. Chodź, wykorzystamy ją. Dobra. No już tu przyjdą. Kurwa. Ona już się tamtego... Dobra, dobra. Dobra, i o wszyscy oberwali tu. Bardzo dobrze. Tylko czekaj, bo to jest, wiesz, nie koniec tej... Ja wiem, że to nie jest koniec. Tam znowu ktoś ma coś z kwachem. Jakąś broń. Jeszcze jest dwóch albo trzech. Wiem. Wrzuciłem im niespodziankę. Jeszcze jedną. Piękny. Dobra. Pistolecik jakiś, ale... Za 7 klocków. No, za 7 klocków jest, nie? No, znaczy to wiesz, tyle że na pewno nie do obsługi. 6, ten tu jest tarcza jakaś, H. To jest... Zadychę, to sobie wezmę. Dobra. Ty, czekaj, byliśmy tu? Byliśmy, bo tutaj klaptrapowiec był. Jestem Jacobsowy. Tak. Klaptrapowiec. Wiesz co, gdybyś mógł odpalić na chwilkę moda, bo tu amunicji nie ma w ogóle. Wiesz którego? Ja też sprawdzę moda, bo tu mam. Momencik, przy okazji sobie dodam tego... No. Moda do plecaka. Jest. 39 miejsc mam. Ty masz więcej. Co nawet nie. Wezmę tego, dodajemy, doda mi do damage'a, wiesz? Zaczynam dodać do damage'a. Spoko, bo ja właśnie swojego damage'a usunąłem, żeby nam dać amunicję. Już mi rośnie. Ale nie, bo to na chwilkę tylko, wiesz? No ja wiem, aby się zregenerowała trochę. Tak, i potem znowu tego damage'a. Wiesz co, to sobie zostawię. Gdzie mamy teraz iść? Już patrzę. Ty sobie tam patrz. A, prosto. Prosto do wyjścia. 14. Weźmiemy nie to. Weźmiemy to. Dobra. Na górę? Tak. Prosto do wyjścia mam iść. Aha, bo to tak. No czekaj. Może się otworzyła ta. Pamiętasz tą skrzynkę? Pamiętam ją. Ona była po lewej chyba, nie? Czy gdzie? Ona była gdzieś tu. Tu jest, jest. O, tu. Idę. Widzisz? Ona ja była... to mam. A w niej? Ha, dla ciebie super ultra taką samą snajperkę. Prądową. Nie, ja to opchnę, naprawdę. W tym momencie zakończymy ten odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!